Skonfliktowana Zjednoczona Prawica znalazła wspólny język mimo oddzielnego głosowania w sprawie ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy. Czy w związku z tym konflikt Zjednoczonej Prawicy jest już zażegnany? O tym porozmawiamy za chwilkę w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest pan poseł Janusz Kowalski, Solidarna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaszczepiony jedną dawką czy już dwoma dawkami? 15 czerwca jest druga dawka, więc mam nadzieję, że już wtedy będę całkowicie bezpieczny. W połowie grudnia pan mówił, że pan się nie chce zaszczepić. Co się stało, że pan zmienił zdanie i jednak się zaszczepił? No mówiłem dlatego, że miałem przeciwciała i inni powinni się szczepić z grup ryzyka, ale powiedziałem, że nie wykluczam tego. I uważam, że jest to jakby kwestia wolności każdego z nas. Ja wszystkich zachęcam oczywiście do szczepienia. Natomiast absolutnie jestem przeciwnikiem segregacji sanitarnej i paszportów covidowych, bo to jest złe rozwiązanie. Natomiast jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych, naprawdę warto się zaszczepić po to, żebyśmy wrócili do normalności. Czyli Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, który wcześniej sceptycznie wyrażał się o szczepionkach, dzisiaj apeluje do Polaków, idźcie, zaszczepcie się, warto. Znaczy wyrażałem się w sposób odpowiedzialny. Jeżeli ktoś ma przeciwciała, to nie myślę o szczepieniu, tylko odkłada tę decyzję na później i odłożę ją decyzję na za kilka miesięcy. I to oczywiście uczyniłem, bo ja nigdy nie powiedziałem, że jestem antyszczepionkowcem, ponieważ zawsze całe życie się szczepiłem. Tutaj warto być jednak precyzyjnym w stosunku do słów, które wypowiedziałem. Ale dzisiaj najważniejszą kwestią jest to, że rzeczywiście promujmy szczepienia, szczepionki są bezpieczne i warto naprawdę wrócić do normalnego życia, szczególnie pomagać seniorom. Kto odpowiada za organizację wyborów kopertowych? No, jeżeli chodzi o wybory kopertowe, to oczywiście to jest Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, bo taka jest ustawa. Natomiast od strony techniczno-organizacyjnej, wtedy kiedy miał być zachowany termin konstytucyjny majowy, który blokowała ta antypaństwowa i taka rozbijacka Platforma Obywatelska, to oczywiście rząd robił wszystko, aby konstytucja została przestrzegana i aby nie było wielkiego kryzysu konstytucyjnego. No to jest wielki akt oskarżenia wobec Platformy Obywatelskiej, wobec jej postawy, wobec Rzeczpospolitej. Chcieli zablokować wybory, chcieli, żeby Polska nie miała prezydenta, chcieli doprowadzić do wielkiego kryzysu międzynarodowego. No ale jaka jest podstawa prawna zlecenia druku kart wyborczych przez premiera Mateusza Morawieckiego? Zna pan tę podstawę prawną? Podstawa prawna, z tego co dobrze pamiętam, to jest artykuł 11 ustawy covidowej. Jest to czynność techniczno-organizacyjna, bo pamiętamy, że od 20 marca mamy do czynienia z stanem epidemii i w tym trybie, można powiedzieć, wyższych racji, kiedy takie wybory mogłyby doprowadzić do tego, że większa część Polaków mogłaby się zakazić. Rząd działał w sposób odpowiedzialny i profesjonalny. Platforma Obywatelska blokowała to, bo chciała za wszelką cenę podmienić swojego kandydata i zresztą to im się udało, ale na szczęście Rafał Trzaskowski, na szczęście dla Polski, bo dzisiaj zajmuje się leżakowaniem, przegrał te wybory. I tyle. No i to jest, tak jak myślę, historia, ten okres 2020 roku jednoznacznie moim zdaniem podsumuje i w podręcznikach historii Platforma Obywatelska będzie przedstawiona jako właśnie antypaństwowa, antykonstytucyjna formacja, która w dobie pandemii blokowała konstytucyjne rozwiązania, konstytucyjne wybory. Nie wydaje mi się, żeby artykuł 11 akurat zezwalał na to, żeby można było te wybory zorganizować, ale pan uważa, że to jednak historia oceni dobrze premiera Mateusza Morawieckiego, a nie Trybunał Stanu, bo według raportu NIK te wybory, no, nie było podstawy prawnej, no i tutaj mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne wobec między innymi premiera Mateusza Morawieckiego. Zamknijmy tę kwestię w taki sposób, że jestem przekonany, że profesjonalna odpowiedź ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie przesłana do Najwyższej Izby Kontroli. Jestem przekonany, że w tej sprawie będzie wspólne stanowisko i Najwyższej Izby Kontroli i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poczekajmy na ostateczne zakończenie tego całego procesu badania. Ja mam duży szacunek zawsze do Najwyższej Izby Kontroli, do urzędników, natomiast jest kwestia czasami interpretacji, która różni urzędników na przykład z politykami. Na spokojnie poczekajmy na zakończenie procedury. Dwa zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące organizacji zeszłorocznych wyborów kopertowych wpłynęły do prokuratury, przekazał w poniedziałek rzecznik prokuratury okręgowej Aleksander Skrzyniarz. To tak gwoli ścisłości. Niech mi pan powie w innym temacie, czy Polski Ład
jest programem całego rządu, czy programem Prawa i Sprawiedliwości? Czy Polski Ład jest też programem Solidarnej Polski? Absolutnie tak. Polski Ład jest programem koalicyjnym. Nowy Ład był programem Prawa i Sprawiedliwości i dlatego doszliśmy w bardzo merytorycznych, długich dyskusjach, bo my rozmawiamy o Polsce, nie zajmujemy się tak jak Platforma Obywatelska pieniędzmi, władzą, kasą i umiskiwaniem się do unijnego establishmentu. My zajmujemy się wypracowywaniem takich rozwiązań, które są dobre dla Polaków. I doszliśmy do... Dlaczego w tym Polskim Ładzie pominięto temat sądownictwa? Jest sytuacja taka, że wszystkie ustawy dotyczące sądownictwa, które od 3 lat czekają na zielone światło, jestem przekonany, że to zielone światło ze strony naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości będzie. To jest 9 bardzo ważnych ustaw przygotowanych przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, który ma niewątpliwe zasługi dla wymiaru sprawiedliwości i to podkreślaliśmy właśnie również na konwencji Polskiego Ładu. No przede wszystkim trzeba pamiętać, że naszym znakiem rozpoznawczym jest polityka społeczna i to dzięki ministrowi Zbigniewowi Ziobro, dzięki temu, że miał autorski swój pomysł ze stycznia 2017 roku, zmian dotyczących kwestii karania za nielegalne fałszowanie faktur VAT. Od lutego 2017 roku płynie do budżetu państwa miliardy złotych zamiast do mafii VAT-owskiej. To właśnie Zbigniew Ziobro jest ojcem tego wielkiego sukcesu, jakim było uszczelnienie tej wielkiej i likwidacja tej wielkiej luki VAT-owskiej, która była i jest dzisiaj znakiem rozpoznawczym Platformy Obywatelskiej w latach 2017. Pomnę tylko, że to Marian Banaś też jest uważany za premiera Morawieckiego jeszcze przed problemami Mateusza Morawieckiego za to, że udało się uszczelnić tę lukę VAT-owską, ale gdzie są te reformy wymiaru sprawiedliwości w Polskim Ładzie? Jeżeli mogę w tej sprawie jednak dopowiedzieć, znaczy w 2016 roku niestety wpływy podatku VAT do budżetu nie rosły, znaczy potrzebne były zmiany w prawie i dopiero potraktowanie przestępstwa, jakim jest fałszowanie faktur jako przestępstwa fałszowania pieniędzy. I to jest właśnie ten autorski pomysł Zbigniewa Ziobro. To pokazują dane. Od lutego 2017 roku mamy przełamanie i absolutnie wyłącznie Zbigniew Ziobro odpowiada za ten sukces. No takie są po prostu fakty. Popatrzmy się na budżet. To gdzie są te projekty reformy wymiaru sprawiedliwości w Polskim Ładzie? Niech mi pan wskaże jedną. Polski Ład jest programem przede wszystkim społeczno-gospodarczym, a więc doszliśmy do wniosku, że będziemy przede wszystkim koncentrować się na kwestiach, które są ważne dzisiaj w kontekście walki ze skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii. Stąd, jeżeli chodzi o ten obszar dotyczący Solidarnej Polski, my odpowiadamy za obszar bezpieczeństwa. I tak jak właśnie, dlaczego mówiłem o podatku VAT, o tym sukcesie ministra Zbigniewa Ziobro, ponieważ zapowiedział właśnie w Polskim Ładzie to, że będą kary dla tych grup przestępczych, dla mafiozów, którzy i tak już od kilku lat nie chodzą spokojnie po ulicach, jeszcze bardziej zaostrzone, po to, aby ta zorganizowana przestępczość w Polsce była jak najmniejsza. To jest obszar, za który odpowiada Solidarna Polska. Również pamiętajmy o wielkim sukcesie dotyczących alimentów od czasu Platformy Obywatelskiej po zmianach ministra Zbigniewa Ziobro. 230% taki jest wzrost alimentów. No to jest wielki sukces Ministerstwa Sprawiedliwości i znowu jest nowa propozycja w Polskim Ładzie tak zwanych alimentów natychmiastowych. No to pokazuje, że my myślimy przede wszystkim o polskich rodzinach, o matkach, o dzieciach. Ale to nie są reformy wymiaru sprawiedliwości. Przez te 5 lat sądy nie działają szybciej, sprawniej. Czy nie jest tak, że Zjednoczona Prawica wycofuje się albo też zawiesza według was tę reformę sprawiedliwości po to, żeby jednak nie drażnić Brukseli w związku z unijnymi funduszami? No, chcę przypomnieć, że taki był argument zawieszenia reformy wymiaru sprawiedliwości 3 lata temu, a więc rozpoczęcie rozmów z Fransem Timmermansem i rozpoczęcie rozmów z Brukselą. No, my możemy dzisiaj podsumować, że ten okres jednak pokazał, że nie wolno w sprawach suwerenności, w sprawach polskiego wymiaru sprawiedliwości, w sprawie dokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości patrzeć się na Brukselę, patrzeć się na tych pysznych unijnych eurokratów, którzy za nic mają sobie praworządność, którzy łamią przepisy prawne, łamią traktaty,
no, chociażby również sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzurpują sobie prawo na przykład do decydowania tego, co jest prawem wyższym od polskiej konstytucji. Nie mają do tego prawa w Polsce, tylko i wyłącznie polska konstytucja jest najwyższym prawem. To pokazuje tę mentalność tej zepsutej unijnej biurokracji i to jest dzisiaj największe zagrożenie. I rzeczywiście, panie redaktorze, ja zgadzam się być może z tą myślą, o której pan mówi. Czeka nas wielkie uderzenie ze strony Unii Europejskiej, czeka nas próba zawierania funduszy unijnych. Tym takim taranem ma być oczywiście polityka ideologii gender, polityka uderzenia w polskie wartości. Przed tym właśnie pan minister Zbigniew Ziobro zawsze ostrzegał. I proszę zważyć, że to właśnie pan minister Zbigniew Ziobro w tych sprawach ma rację, miał rację w sprawach dotyczących ataków Unii Europejskiej. Miał rację, że nie wolno się patrzeć na Brukselę, tylko dokończyć reformy wymiaru sprawiedliwości. I również dzisiaj przez Można byłoby długo, ale chodzi o to, że macie, Zjednoczona Prawica ma wielki program, Polski Ład. Wy mówicie, Solidarna Polska, o reformie wymiaru sprawiedliwości, która od 5 lat nie następuje, a przynajmniej nie widać tych poprawy nie widać w sądownictwie. I w tym programie Polski Ład nie ma nic na temat wymiaru sprawiedliwości. Pytanie, czy wy nie wywiesiliście białej flagi? Czy Solidarna Polska nie wywiesiła białej flagi? Bo sam Zbigniew Ziobro na tej prezentacji nowego Polskiego Ładu wypadł dosyć słabo. No, mówiąc kolokwialnie, cienkim głosem śpiewał i te wasze postulaty zostały gdzieś schowane. Nie ma ich. No, ja mam dokładnie odwrotne i tak jak i myślę miliony Polaków ma dokładnie odwrotne przekonanie. Wystąpienie pana ministra Zbigniewa Ziobro jako męża stanu, który bardzo jasno pokazał sukcesy właśnie Solidarnej Polski, sukcesy Ministerstwa Sprawiedliwości właśnie w zwalczaniu mafii VAT-owskiej, właśnie w naprawie wymiaru sprawiedliwości. Nie zgadzam się z panem, że w wielu obszarach wymiar sprawiedliwości działa po prostu lepiej, chociażby w postępowaniach karnych. Kwestia dotycząca komorników, kwestia dotycząca alimentów. Znaczy to myślę, że pan jednak używa pewnych takich kalek Platformy Obywatelskiej i PSL nieuprawnionych. Natomiast jest rzeczywiście... Ja panu podam przykład tego, że na przykład zatrzymanie Wojciecha Kwaśniaka, byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego zarządów Platformy PSL, który był mocno krytykowany przez Zbigniewa Ziobro, zatrzymanie jego było niesłuszne, orzekł w środę warszawski Sąd Okręgowy i za szkody wyrządzone akcją prokuratury Zbigniewa Ziobry był urzędnik ma dostać teraz 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Czy Zbigniew Ziobro przeprosi pana Kwaśniaka? Panie redaktorze, ja nie znam tego konkretnego przypadku, natomiast jest rzeczą, jest oczywistą rzeczą, że dzisiaj największym problemem są rozpolitykowani sędziowie. Są sędziowie, którzy widzą swój punkt odniesienia w Brukseli, a nie w Warszawie, którzy zapomnieli, że przysięgali na wierność Rzeczpospolitej i że reprezentują Rzeczpospolitą, kiedy wydają wyroki sądu, skarżą do Brukseli, podważają polską konstytucję. To jest istota problemu. I w tej sprawie z Prawem i Sprawiedliwością również mamy to samo zdanie. Tylko jest kwestia tego, żeby dać zielone światło, żebyśmy te reformy dokończyli, ponieważ Polacy rzeczywiście już mają dość tej kasty trzeciej RP, rozpolitykowanych sędziów, którzy są jakby wykluczeni spoza wielu obszarów odpowiedzialności prawnej. Na to po prostu nie ma zgody. My w tej sprawie nie zmieniliśmy zdania, jesteśmy zdeterminowani, tak samo jak mieliśmy rację w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Proszę zważyć, dzisiaj największym problemem gospodarczym dla Polski jest to, że tracimy miliardy złotych na parapodatku unijnym, który uderza w polskie rodziny. Ceny energii, ceny ciepła rosną i w tej sprawie Solidarna Polska, w tej sprawie minister Zbigniew Ziobro również miał rację. I w tej sprawie rozmawiamy z Prawem i Sprawiedliwością, jak dzisiaj spowodować, aby ograniczyć władzę Brukseli w Polsce, która narusza polską suwerenność. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości może zastąpić Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, jak powiedział wiceminister Waldemar Buda? Panie redaktorze, ja nie jestem tutaj specjalistą, to powinni w takich sprawach powinni wypowiadać się konstytucjonaliści. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich został wybrany w konstytucyjnej formule i tutaj znowu jest ta nieodpowiedzialna, infantylna i antypaństwowa Platforma Obywatelska, która świetnego kandydata Bartłomieja Wróblewskiego tylko i wyłącznie po to, żeby chronić pana Adama Bodnara, który absolutnie, i tutaj mam jednoznaczne zdanie, który by w sposób absolutnie
ideologiczny traktował swój urząd, chroniąc i angażując się nie w ochronę praw obywatelskich, ale w ochronę mniejszości ideologii gender, no to pokazuje, że Polsce potrzebny jest rzecznik praw obywatelskich z prawdziwego zdarzenia. No chciałbym, żeby w końcu... Kto mógłby być tym rzecznikiem? Kto mógłby być tym kandydatem według Solidarnej Polski? Ja uważam, że powinien być Bartłomiej Wróblewski, być może da się go jeszcze raz zgłosić. Jestem przekonany, że w Senacie w końcu jako takiej izbie zadumy no, dojdzie do takiego konsensusu, który wskazuje, że w końcu powinniśmy mieć rzecznika praw obywatelskich, bo sytuacja ta nas kompromituje na arenie międzynarodowej, że Senat Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy blokuje wybór konstytucyjnego organu rzecznika praw obywatelskich. No, to jest po prostu... Senat zgłosił preambułę do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. Czy posłowie Solidarnej Polski poprą tę preambułę? Solidarna Polska jest jedyną partią w polskim Sejmie, która od A do Z, od pierwszego do ostatniego głosowania głosowała zgodnie z naszymi poglądami. Chroniliśmy polską suwerenność, głosowaliśmy przeciwko i tym zasobom własnym, a więc oddaniu polskiej suwerenności Brukseli. Nie popieraliśmy żadnych poprawek, chcę tu na przykład przypomnieć jednak, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, że tutaj Konfederacja, która myślałem, że ma bardzo podobne poglądy do nas, dogłosowała z Platformą Obywatelską na temat wielu poprawek. I to jest rzeczywiście smutne. Mam nadzieję, że tam będzie jednak pewna refleksja. W tej sprawie oczywiście również konsekwentnie zagłosujemy przeciw. My jesteśmy partią, która chroni polską suwerenność. Mówimy o wartościach, mówimy o polskim DNA. Natomiast Platforma Obywatelska, PSL, która zgłasza te poprawki, no zachowuje się, no to jest moja ocena, zachowuje się niejako filia niemieckiej CDU. Ich sposób myślenia jest całkowicie dla mnie obcy. Kiedy słyszę w ustach polityków Platformy Obywatelskiej słowo honor, mam takie wrażenie, że pomylili to słowo ze słowem honorarium. No to jest po prostu coś niesłychanego, co dzisiaj Platforma Obywatelska robi. Oni tylko i wyłącznie rozmawiają o władzy, o kasie, rozmawiają o tym, jak zaszkodzić Polsce, skarżą do Brukseli, a Rafał Trzaskowski, który jest, myślę, najlepszym takim symbolem Platformy Obywatelskiej, jeździ po całej Polsce, leżakuje, organizuje konferencje i zachęca do udziału w jakimś evencie dla młodych ludzi, między innymi sponsorowanych przez niemiecką fundację Konrad Adenauer Stiftung. No to pokazuje tą mentalność Platformy Obywatelskiej. Jestem przekonany i mam nadzieję, że ten Borys Budka, przewodniczący, zostanie jak najdłużej po to, żeby w 2023 roku Zjednoczona Prawica wygrała znowu wybory. Panie pośle, ja panu nie będę wypominał przeszłości, zapytam o przyszłość. Czy Solidarna Polska jest otwarta na nowego koalicjanta, partię republikańską Adama Bielana i czy w związku z tym, jeżeli Adam Bielan z nowym ugrupowaniem przystąpi do Zjednoczonej Prawicy, czy Bielan powinien zostać wicepremierem? Wszystkie kwestie dotyczące im funkcji w rządzie oraz składu koalicji podejmują liderzy formacji, więc przede wszystkim twórca Zjednoczonej Prawicy i lider, pan prezes Jarosław Kaczyński, pan minister Zbigniew Ziobro i pan wicepremier Jarosław Gowin. Nie jestem uprawniony, żeby w tej sprawie się wypowiadać. Najważniejsza jest kwestia taka, że mamy większość, że chcemy reformować Polskę, że mówimy i pokazujemy konkretny program Platformy Obywatelskiej. I że wizja z wcześniejszych wyborów jest oddalona, jest zgoda w Zjednoczonej Prawicy i tych wcześniejszych wyborów raczej nie będzie i będą w kalendarzowym terminie? No, Polski Ład jest najlepszą odpowiedzią na potrzeby Polaków. Polacy nie chcą wyborów, Polacy chcą nowego programu, chcą, kilkanaście milionów Polaków chce poczuć pozytywne rządy Zjednoczonej Prawicy w swoich kieszeniach. To, co nas dzisiaj rzeczywiście martwi, to przede wszystkim ten parapodatek unijny, bo chcę powiedzieć jasno, że rocznie niestety 10 miliardów złotych, to jest bardzo ważna informacja, bo tego nikt do tej pory nie powiedział, 10 miliardów złotych rocznie jest wyssanych z Polski do różnych dziwnych instytucji, ponieważ polska gospodarka potrzebuje 200 milionów ton uprawnień, mamy tylko 150 milionów. Wystarczy sobie te 54 euro za emisję tony CO2 pomnożyć je przez 40-50 milionów i widzimy, że to jest 10 miliardów złotych. Czyli w ciągu najbliższych 10 lat polska gospodarka straci co najmniej 100 miliardów złotych. I to jest zasadniczy problem. Reforma EU ETS, o której mówi Solidarna Polska jako jedyna partia, jest dzisiaj najważniejszym wyzwaniem gospodarczym. Dlaczego, panie redaktorze? Dlatego, że istnieje zagrożenie, że za chwileczkę będziemy musieli tworzyć programy Ciepło Plus i Energia Plus. Polacy nie wytrzymają tych gigantycznych podwyżek cen energii i ciepła. Ja mogę powiedzieć w ten sposób ostatnie zdanie, że w mojej ocenie w ciągu najbliższych
8-10 miesięcy do stycznia pierwszego kwartału 2021 roku Polacy zapłacą o 15-25% więcej za ciepła, więc konkurencyjność polskiej gospodarki przez Unię Europejską, przez ten parapodatek, przez Frasa Timmermansa, przez te spekulacyjne mechanizmy unijne będzie rzeczywiście obniżona. I w tej sprawie rozmawiamy z przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości, jak w końcu zrealizować to, o czym mówi Solidarna Polska, zreformować EU ETS. Zagrożone jest bezpieczeństwo Polski, zagrożona jest suwerenność energetyczna Polski, zagrożone są dostawy. I ostatnie zdanie. Awaria w Bełchatowie pokazała, że te wszystkie mrzonki o OZE, że uzależnienie od niemieckiego importu jest największym zagrożeniem dla Polski. Nam są potrzebne stabilne źródła wytwarzania energii. OZE nie są stabilnymi źródłami, nigdy nie zastąpią elektrowni węglowych. To oznacza, że my po prostu musimy chronić polski węgiel, chronić polskie elektrownie, a nie uzależnić się od niemieckiego. Muszę chronić swoją pracę, bo już dawno powinniśmy skończyć. Państwo usłyszeli najdłuższe zdanie, ostatnie zdanie, jakie mogli Państwo usłyszeć właśnie z ust Janusza Kowalskiego, Solidarna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Solidarnej Polski jest najważniejsze.